koniec kadencji każę, żeby podsumować mijający czas, ale też, żeby powiedzieć, co się dzieje i w którym miejscu jesteśmy, co jeszcze przed nami, przed samorządem gminy Bukowina Tatrzańska. Z tych najważniejszych inwestycji, które dzieją się dzisiaj, w tym czasie i które próbujemy zakończyć, to największa realizowana od prawie 2 lat, to budowa hali Centrum Sportu i Rekreacji w Białce Tatrzańskiej. Jesteśmy na etapie wyposażania obiektu, no i oczywiście też i ostatecznych uzgodnień, które pozwolą na odbiór tego obiektu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, no a później zaproszenie wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z tego obiektu. Mówiąc tutaj o hali i Centrum Sportu w Białce Tatrzańskiej, chciałbym również zwrócić uwagę, że ten obiekt będzie potężnym wzmocnieniem infrastruktury sportowej, która już istnieje w gminie Bukowina Tatrzańska, bo przecież w Jurgowie Orlik oddane do użytku prace nad Orlikiem jeszcze rozpoczął kolega i pan wójt Sylwester Pytel. Później w kadencji 2010-2014 udało się już ostatecznie oddać do użytku ten obiekt. Udało się w międzyczasie zakupić działki w Czarnej Górze za górą po to, żeby daj Boże w przyszłości wybudować tam boisko z prawdziwego zdarzenia. Mając swój teren, już zaczęliśmy pewne prace koncepcyjne i projektowe po to, żeby ten obiekt mógł służyć nie tylko mieszkańcom Czarnej Góry, ale mieszkańcom całej gminy. Udało się oddać do użytku salę sportową, salę gimnastyczną przy szkole w Leśnicy Groniu. Zresztą cały ten obiekt udało się dokończyć w czasie 2 ostatnich kadencji i oddać do użytku. I udało się w kadencji 2014-2018, w roku 2015 oddać do użytku salę gimnastyczną w Bukowinie Tatrzańskiej. Ona na dzisiaj spełnia 3 funkcje. Po pierwsze, mamy salę gimnastyczną, która służy młodzieży w szkole podstawowej. Mamy salkę, która służy przedszkolu, które działa i funkcjonuje w poddaszu tego obiektu. Także w sumie za około 3 miliony złotych udało się wybudować i oddać do użytku obiekt, który, tak jak powiedziałem, spełnia wiele funkcji i służy. Służy zarówno dzieciom, młodzieży, jak i mieszkańcom gminy Bukowina Tatrzańska, bo po zajęciach szkolnych jest okazja i szansa i czas na to, żeby ten obiekt wykorzystać. Także mówiąc o Centrum Sportu w Białce, chciałem zwrócić na to uwagę. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. W Leśnicy teraz modernizujemy boisko sportowe. Też kolejna rzecz, która będzie mogła służyć w sposób bardzo konkretny. A jeżeli chodzi o brzegi, jeżeli chodzi o Czarną Górę za górę, prowadzimy prace projektowe po to, żeby tam tą przestrzeń zmodernizować i oddać do użytku dzieci przy szkołach konkretne miejsce do treningu, do zabawy. Rzecz kolejna, jeżeli mówimy o trwających inwestycjach, to budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej 49. To zadanie zrealizowane w Groniu na Kobylarzówce. Ponad 600 metrów bieżących oświetlenia. Prace projektowe trwały dosyć długo z racji tego, że trudne były uzgodnienia. No i oczywiście ciągły dialog z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Udało się uzyskać pozwolenie na budowę. Mamy już wykonawcę. Ostatnie uzgodnienia dotyczące projektu organizacji ruchu i myślę, że jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace ziemne po to, żeby zabudować kabel. Zakończyliśmy modernizację oświetlenia na sołtystwie w Czarnej Górze. Zakończyliśmy również remonty dróg na Pawlikach, na rzepiskach na Bryjowym Potoku, ponad 600 metrów wymiany nawierzchni asfaltowej. Na początku wydawało się, że remont bieżący wystarczy, ale później z racji jakości podbudowy trzeba było to zadanie rozszerzyć i to bardzo mocno. Udało się, ponad 600 metrów bieżących drogi zostało bardzo konkretnie zmodernizowanych. Też na drodze publicznej w Bukowinie Tatrzańskiej, tak zwana gołowa, bo tak to w Bukowinie nazywamy, nawierzchnia została odnowiona. Z tego myślę, że też będzie służyć mieszkańcom, zwłaszcza jako taki teren trochę też i spacerowy, bo to jest wprost droga na wierch przed Domiański, czyli znakomite miejsce, widokowe, znakomite miejsce do rekreacji. To są te podstawowe rzeczy, które dzieją się w tym momencie. Natomiast inwestycja czy realizacja, która każe nam nie spać, każe nam bardzo konkretnie działać, to jest rzecz, nad którą się już pochylamy któryś rok. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej. Jeżeli chodzi o oczyszczalnię, to tutaj mamy gotowe
decyzję, pozwolenie na budowę. Od tego tą inwestycję od tej strony już mamy jak gdyby zamknięto. Jest kwestia przystąpienia do realizacji, z tym, że ta realizacja jest możliwa w momencie, kiedy uda się uzyskać pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Realizujemy prace projektowe. Te prace się przeciągają z różnych powodów, ale jestem pełen optymizmu, bo to już jest finisz tych prac. Myślę, że na początku przyszłego roku będzie można już zamknąć dokumentację, no i poczynić konkretne uzgodnienia po to, żeby to przedsięwzięcie było gotowe do realizacji. Przygotowujemy równolegle wniosek. No i czekamy na ogłoszenie naborów w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, bo przedsięwzięcie szacowane na prawie 70 milionów złotych. Wobec powyższego, no bez środków pomocowych niestety gmina nie da sobie z tym rady. Natomiast sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra i tutaj to jest sygnał, który mówi o tym, że w momencie, kiedy zostanie ogłoszony nabór, mamy oczywiście środki i możliwości, żeby wkład własny, no nawet i stosunkowo dużej wysokości zrealizować. Ja zwracam na to uwagę ze względu na to, że to jest rzecz no, najważniejsza. No, jeżeli mówimy o kwocie 70 milionów złotych, to wiemy, że dla gminy, której budżet to jest 63-64 miliony, no to jest przedsięwzięcie ogromne. Tych środków inwestycyjnych, no bo oprócz tego, że w budżecie są środki na życie, są środki oczywiście inwestycyjne, które są wykorzystywane, tych środków inwestycyjnych nie ma za dużo, bo to jest kilkanaście milionów w ciągu roku. Zwracam na to uwagę, no i jak gdyby sygnalizuję, że tutaj ten problem, mam nadzieję, już w niedługim czasie doczeka się swojej realizacji. W swoim kolejnym podejściu, ale oczywiście nie ustajemy tutaj w działaniach, żeby tą rzecz dokończyć, zamknąć, no i wybudować w efekcie. Pozwoliłoby to w tej chwili, pozwoliłoby to na, no generalnie rzecz biorąc, już kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z siecią i kanalizacją sanitarną. Obok tego, że projektujemy, zamykamy powolutku tą rzecz związaną z projektem sieci kanalizacji sanitarnej w Białce, realizujemy równolegle 21 zadań dotyczących takich małych terenów, w których jeszcze kanalizacji nie ma. Jest zlecone wykonanie dokumentacji projektowej i sukcesywnie, w miarę otrzymywanych tutaj zezwoleń na prace budowlane, tą rozbudowę sieci, a później przyłączanie dostawców ścieków realizujemy.